Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektronika. Dzisiaj druga część na temat anteny pętlowej do współpracy z naszym generatorem. Jak już zapewne pamiętacie, jakiś czas temu pojawiła się część pierwsza na naszym kanale z filmem odnośnie anteny. Wtedy pokazywałem Wam, że zakupiłem taką oto antenkę na zakres fal długich, średnich. Jest to typowa antena pętlowa do współpracy z jakąś tam wieżą, mniejsza o firmę. Sprzęt, co ciekawe, posiada u góry naciągnięty przewód, drut wokół swojej tutaj ramki, tworząc pętlę. Dzięki temu jesteśmy w stanie tą antenę po prostu wykorzystać w sprzęcie audio. Dzięki temu możemy odebrać fale radiowe z zakresu fal długich oraz średnich. My wykorzystamy tą antenę do przesłania sygnału z generatora, który tutaj posiadamy. Już mieliście okazję widzieć jego możliwości. Ale niestety problemem jest to, że nie jesteśmy w stanie jej teraz podłączyć, ponieważ ma taką, jak widzicie, czarną wtyczkę, którą się zapewne wpinało z tyłu obudowy wieży, tunera radiowego i antena sobie działała wtedy z głowicą od fal AM. My zaś potrzebujemy przerobić ten fragment na wtyczkę BNC. Więc co tu będziemy więcej mówić, kombinować? Najprostszym sposobem co będzie? Odcięcie przewodu od tej małej czarnej wtyczki, pobielić końcówki i założyć wtyk BNC, który umożliwi nam podłączenie tej oto anteny do generatora pod wyjście sygnałowe i będziemy mogli wtedy próbować generować odpowiednie częstotliwości z modulacją AM, no i będziemy mogli dzięki temu testować odbiorniki starsze na zakresach właśnie fal średnich, długich. Więc mamy taki oto dzisiaj prosty projekt do wykonania. To co, bierzemy się za odcięcie. Przyda się nam oczywiście nożyk, szczypce oraz cięcia boczne. Spróbujemy odciąć. Mamy wtyczkę wciętą. Wtyczka do utylizacji. Antenę sobie odsuńmy na bok. Skupmy się na przewodzie. Czyli mamy żyłę białą oraz czarną. Czarna jest tą masa. Biały przewód jest to żyła gorąca, nazwijmy to. I aby to działało, potrzebujemy wtyk BNC. Mam tu trochę wtyków, coś zaraz poszukamy, jakąś wtyczkę. Wtyczek BNC. Tutaj, o! Mamy wtyczki BNC. Bardzo ładne. Wykorzystamy sobie jedną. Mamy oto taką wtyczkę, porządna wtyczka, podwracany środek, skręcana z ruchomą głowicą, z elastyczną sprężynką z tyłu, chociaż jak wiadomo średnica przewodu bardzo się tu będzie różniła. Tak więc po odkręceniu wtyczki mamy izolację, możliwość wkręcenia przewodu gorącego oraz zalutowanie i zaciśnięcie przewodu masowego. Tak się tutaj to prezentuje. Przybliżę Wam, żebyście to widzieli.
opcja wtyku z wkręceniem, ewentualnie zalutowaniem. Ja bym preferował to zalutować, będzie lepsze połączenie. Oraz podlutować z tyłu tutaj do tego metalowego, metalowej części. A przewód sobie tutaj zaciśniemy dodatkowo tymi klamrami, żeby w razie wulgo przypadkiem nie szarpnąć za mocno i go nie urwać. Tak jak widzicie, jest porządny. Więc przypuszczam, że idealnie się tutaj do naszych zadań się sprawdzi. Pomyślmy, czy zalutowanie, podlutowanie masy powinno się tutaj udać. Zalutujemy. Naprawdę prosta, krótka robota. Co tu możemy więcej powiedzieć? Najpierw sobie troszkę bardziej odizolujmy przewody. Wiadomo, uwaga na palce, aby nie pokaleczyć sobie palcy. Usuniemy nadmiar koszulki termokurczliwej. Mamy troszkę więcej odizolowane. Teraz wystarczy odizolować przewody. Mamy jedno odizolowane. Teraz spróbujmy odizolować część z tą czarną koszulką termokurczliwą. Również mamy, możemy sobie skręcić przewody, będzie łatwiej lutować. Posłużymy się do lutowania topnikiem, klasyczną cyną, no i lutownicą stacją, którą już tutaj u mnie mieliście okazję widzieć. Możemy ją sobie teraz włączyć. Lutownica w pracy się nagrzewa, już się nagrzała z tego co widzę. Nałóżmy topnika na przewód. Troszkę spoiwa. Grot już się rozgrzał. Pobielmy końcówki przewodów. Będzie nam łatwiej, wiadomo, potem lutować. To niektóre osoby mają okazję kolejny raz zobaczyć mnie w akcji z lutownicą na filmie. Zawsze tylko wam opowiadam o odbiornikach, tak więc tym razem znowu coś lutujemy. Mamy końcówki, moi drodzy, pobielone. Nie wiem, czy to będzie widać. Bardzo ładnie są końcóweczki pobielone. No i teraz kwestia złożenia całości. Izolacja również. I pomyślmy, czy nam tutaj to wystarczy. Czy jak sobie wprowadzimy przewód i go zalutujemy oraz drugi przewód masowy do obręczy, będzie według nas tutaj wystarczające. Odkręćmy sobie śrubkę, posłuszmy się szczypcami, będzie szybciej, nie chcę szukać małego wkrętaka, tylko tutaj nie mam żadnego.
śrubka usunięta. Tak jak wam wspominałem, jestem za tym, aby zalutować to połączenie, tak więc użyjemy tutaj naszego topnika na tą część pozłacaną. Łatwiej będzie nam tutaj tą część zalutować. No i oczywiście posłuszmy się cyną. Lutownica rozgrzana. Mamy środek tego, co widzę, pobielony i zalutowany już. Powiedzmy, że wtyk jest ładnie pobielony również wewnątrz tego foru, gdzie będzie wkładany przewód. Teraz zobaczmy, ile my potrzebujemy pobielenia na obudowie tej wtyczki, aby przymocować przewód masowy, czyli jeżeli go wprowadzimy i spokojnie tutaj możemy dokonać pobielenia z drugiej strony. Więc nie powinno być problemu. Niestety nie mam żadnego tutaj chwytaka, który by mi tutaj pomógł z tym. To spróbuję. Przewód jest mocno sprężający niestety. Ok, środek mamy zlutowany. Przewód jest stabilny. Tak więc teraz nam przychodzi tutaj lutowanie przewodu. Masowego. Posłużymy się prowadzeniem przewodu do otworka. Proszę. Przewód już ładnie nam tutaj wyszedł. Więc spróbujmy teraz zalutować tą część wtyczki przy ekranie. Posłużymy się również troszkę tutaj nagrzaniem topnika. Ok, połączenie wykonane.
mamy idealne połączenie zarówno ekranu, jak i żyły gorącej, czyli tego naszego tutaj środka. Teraz możemy posłużyć się małymi szczypcami, aby delikatnie zacisnąć sobie tą część wtyku. Przewód jest usztywniony. Ta część jest ruchoma, tak jak powinna być. Teraz zostało nam założenie tutaj, proszę, izolacji oraz części odpowiedzialnej za skręcenie tego całego. I takim to sposobie, moi drodzy, mamy wtyk. I sobie chwycimy, żeby ją bardziej dokręcić. O! Mamy przerobioną wtyczkę od anteny pętlowej na wtyk, jak widzicie, BNC pasujący do generatora. Teraz sobie on tutaj pasuje. Super, pasuje idealnie. Tak więc, moi drodzy, jak widzieliście, przerobiliśmy sobie wtyczkę. Mamy przygotowaną już antenę. Tak więc w kolejnym ujęciu sprawdzimy, czy ta antena i ta wtyczka sprawdzą się nam na zakresach fal, chociażby długich bądź średnich. Tak więc zapraszam do kolejnego ujęcia, gdzie zobaczymy, czy antena prześle nam sygnał z generatora na zakresie z modulacją fal AM do odbiornika. Powiedzmy, mam tutaj pod ręką akurat odbiornik Monika, możemy wykorzystać i sprawdzimy, czy odbiornik Monika odbierze coś na zakresie fal długich. Tak więc, moi drodzy, przygotuję odbiornik, przygotuję stanowisko i wracamy w kolejnym ujęciu. Cześć, witajcie, moi drodzy, w drugim ujęciu. Tym razem, jak widzicie, mam przygotowane stanowisko testowe. Mamy radyjko Unitra Rzeszów Eltra Monika. To jest jedno z oryginalnych radejek, ma jeszcze oryginalną plombę gwarancyjną, więc jest naprawdę zachowane w bardzo dobrym stanie. Nasza testowa antena pętlowa, którą przed chwilką widzieliście, jak zmieniałem wtyk w niej. Na drugim ujęciu z aparatu widać nasz generator sygnałowy, na którym będziemy testować, czy antena się tutaj nam sprawdzi. Żeby nie było, że jest to kwestia tutaj przewodu, coś, Bartek, kombinujesz. Przewód sobie wyrzucimy całkowicie z dala. Mamy samą antenę tu z boku, jakoś na biurku. I mamy nasz odbiorniczek. Ustawiam odbiornik na zakres fal długich. Jest. Odpalamy. Mamy oczywiście zakłócenia w tle. No to co? Będą wskazówki, było to jakieś, nie wiem, 250-270 kHz. No to na naszym generatorze włączamy sobie modulację AM, FM wyłączamy, ustawiamy sobie amplitudę na początek 50, oj, jeszcze raz, 50 i bez kropki sobie. Częstotliwość, robimy 270 weźmy i spróbujmy coś namierzyć. Niestety cisza. Zwiększmy amplitudę do 80. O!
czyli przybliżanie antenki działa, czyli moi drodzy, mamy sygnał z naszego generatora na zakresie fal długich w granicy 270 kHz, czyli tak tutaj wskazuje generator 0,270 z amplitudą 80 dB mikrowoltów z modulacją 70%. Możemy ewentualnie sobie jeszcze modulację zmienić. Możemy dać trochę większą. Tam 80%. Amplitudę możemy dać większą. Jak słyszycie, słychać również zakłócenia, które są w okolicy. No to sprawdźmy sobie może inną częstotliwość. 230 kHz, którą tutaj mamy. Częstotliwość 230. No, mamy idealnie z zakłóceniami, prawdopodobnie gdzieś tu w jakiejś przetwornicy u mnie w pokoju. Zmniejszmy sobie amplitudę. A zaskoczmy na częstotliwości 200 kHz. Czyli mamy ustawione 200 kHz, częstotliwość 2.0. Czyli widzimy, że również nam ładnie tutaj odbiera. Mamy 90, żeby było porządniej. No to sprawdźmy sobie częstotliwość. No, tu powinno być 170 kHz. No, to mamy 170 kHz. Zjedźmy na sam dół, czyli tu byśmy mieli około 150 kHz. Zobaczmy, czy mamy. Mamy, moi drodzy. Czyli można powiedzieć, że odbiornik Monika jest naprawdę bardzo fajno zestrojony. No to jak sprawdzamy zakres fal długich, sprawdźmy zakres fal średnich, słuchajcie. To co? Przełączamy Monikę na zakres fal średnich. Mamy średnie. I jak mamy tutaj początek skali, jak widzicie, 525 kHz. No to ustawmy sobie również 525 kHz na naszym generatorze. 525. Mamy. Sprawdźmy sobie częstotliwość. Tutaj mamy 700 kHz. Mamy idealnie. Tutaj mamy nadrukowane 1 MHz. Sprawdźmy częstotliwość 1 MHz. Zróbmy sobie tak, 999. Czyli mamy idealnie. I na końcu skali mamy 1,6 MHz. Na samym koniuszku. Czyli zobaczmy 1,6. Mamy. Czyli odbiornik pozwala nam jeszcze troszkę łapie zakłócenia różnego rodzaju. Zobaczmy, do ilu ten odbiornik
pozwala się tutaj nam zestroić. 1, 7. Mm-hmm. 1,68. Czyli na końcu skali mamy 1,68 MHz. Spróbujmy zakres fal krótkich w tym odbiorniku. Przekręćmy sobie odbiornik na początek skali. 5,8 MHz. Prawdopodobnie zaświęciały jest przełącznik. Nie kontaktuje coś. Mamy 7 MHz. Sprawdźmy 10 MHz, czyli końcówka skali Moniki. No, się zgadzało. Mamy jeszcze lekki zapas. Zobaczmy, do ilu nasza Monisia mamy 12. To jest 12 za dużo. To jest końcówka skali na zakresie fal krótkich. Tak więc naprawdę Monika jest bardzo fajna, dobrze zestrojona. Posiada jeszcze, tak jak wspominałem wam, oryginalną plombę gwarancyjną, więc radyjko nie jest przeze mnie otwierane, nie jest modyfikowane w żaden sposób. Tak więc mieliśmy okazję sprawdzenia po tylu latach, jak to radyjko się zachowuje. A przypomnę, że mam tu ją w oryginalnym opakowaniu. Są oryginalne dokumenty. Możemy jako ciekawostkę sprawdzić, kiedy odbiornik został sprzedany. Został sprzedany 8 października 1984 roku, a wyprodukowany 21 września 1984. Czyli jak widzicie, po tylu latach radio działa dalej. Nie jest w żaden sposób tutaj przerabiane przez mnie czy przez kogoś innego. Oryginalna plomba w komorze baterii się w nim znajduje. Więc odbiornik jest naprawdę bardzo fajnie zestrojony. Trzymie parametry. Co by tu więcej powiedzieć? Udało się sprawdzić antenę pętlową przy zastosowaniu naszego tutaj odbiorniczka Monika. Prosty sposób, jak widzieliście, nowy z takim, no powiedzmy, przyrząd do testowania odbiorników mamy. Zastanawiałem się nad zbudowaniem anteny jednej, z którą widziałem w dokumentacji wobuloskopu Meratonika, gdzie producent wyrysował dane technicznie całkowicie takiej anteny, pokazał konkretne wymiary, co i jak ją zbudować, jak poprowadzić przewody. Chciałem zbudować tamtą antenkę, ale widzę, że taka antena tutaj prosta, pętla, ona posiada tutaj, żeby można skłamać, 5 pętli nawiniętych z drutu.
sprawdziła się i dzięki temu, jak słyszeliście, mogliśmy przetestować nasz tutaj generator sygnałowy na modulacji sygnałów AM na odbiorniku Monika z Rzeszowa, zaznaczam to jako Monika Rzeszów. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę, obejrzenie tego prostego, krótkiego, mam nadzieję, filmiku takiego warsztatowego. Była to druga część filmu, czyli druga i ostatnia, bo zrobiliśmy sobie już tą antenę i widzieliście, że ona działa. Co by to więcej mam powiedzieć? No, mamy kolejny przyrząd do testowania odbiorników. Niebawem Wam zaprezentuję inne ciekawe, które po prostu posiadam. Będziecie mogli sobie podejrzeć, jak w prosty sposób można wyposażyć swój prosty, mały, hobbystyczny warsztat domowy, stosując chociażby proste mierniki, przyrządy ogólnie dostępne, ewentualnie przyrządy z drugiej ręki, ponaprawiać, skalibrować na tyle, ile się da i możecie sobie hobbystycznie próbować bawić się, zestrajać odbiorniki. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapki w górę. Co więcej, możecie mi postawić kawę, zaznaczam, lubię kawę, więc możecie mi tutaj kawę śmiało postawić. Linki do opcji kupienia mi kawy są w podpisach pod filmami. Dokumentacja, jakieś schematy też są dostępne pod filmami w opisach. Śmiało klikajcie w opisy, czytajcie. Co ważne, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jesteśmy już dostępni na Facebooku, więc też tematy, które tutaj się są poruszane też na Facebooku. Niestety na Facebooku nie odpowiadam za bardzo, nie komentuję. Od tego będzie forum dyskusyjne, tam tylko publikujemy treści, filmy i inne ciekawe rzeczy. Co by tu więcej powiedzieć? Dziękuję, że byliście, że wpadliście. Zapraszam na kolejny ciekawy film z warsztatu, ewentualnie jakąś ciekawą prezentację. Pozdrawiam.